Witam w trzecim filmie instruktażowym, którego tematem będzie przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dziecka. Po rozpoznaniu u dziecka niewydolności krążeniowo-oddechowej, braku oddechu, należy jak najszybciej przystąpić do prowadzenia RKO, w międzyczasie już wzywając pomoc. Dlatego ważne jest, aby włączyć sobie po prostu ten telefon na głośno mówiący, żeby móc prowadzić zarówno czynności, jak i wzywać pomoc. Ważnym elementem przeprowadzenia RKO u dziecka jest podłożenie szalika, koszulki, czegokolwiek pod łopatki dziecka. Dlatego, że dziecko ma o wiele większą głowę od reszty ciała. Przez to, gdy nie mamy podłożonego czegoś pod łopatki, dziecko będzie miało nieudrożnione drogi oddechowe. Więc dla wygody, a przede wszystkim dla skuteczności naszych działań, podkładamy coś pod łopatki dziecka. Jak widać, drogi oddechowe są udrożnione. Pierwszy bardzo ważny element i różnica, jeśli chodzi o resuscytację u dzieci, to pierwsze 5 wdechów. Z tego powodu, że najczęstszą przyczyną utraty krążenia i oddechu u dzieci są właśnie choroby bądź urazy dróg oddechowych, tak? Czyli może to być jakieś zakrztuszenie, coś dziecko połknęło. Tymi oddechami możemy po prostu te ciało obce przepchnąć, dzięki czemu płuca będą mogły spokojnie filtrować powietrze. Dziecko, małe dziecko, można objąć usta i nos naszymi ustami, aby prowadzić oddech. Należy pamiętać, aby te oddechy były delikatne, żeby nie wydmuchać płuc. Tak? Prowadzimy RKO. Dwoma palcami, kciukami prowadzimy RKO, a tutaj pozostałą dłonią podpijamy dziecko za plecy. Uciskamy samymi palcami. Nie ściskamy dłoni w ten sposób, a prowadzimy całym kciukiem. Tych uciśnięć robimy 15. Po 15 uciśnięciach już 2 wdechy. I sekwencja 15 uciśnięć i 2 wdechy. Po minucie prowadzenia takiej resuscytacji u dziecka należy sprawdzić, czy krążenie powróciło, również przez 10 sekund. Jeśli po minucie udało nam się przywrócić krążenie i oddech u dziecka, dziecko odzyskało przytomność, najlepszym sposobem jest przekazać dziecko dla matki, ponieważ dzięki temu dziecko łatwiej się uspokoi i będzie stale monitorowane przez matkę. Jeśli nie udało nam się przywrócić oddechu, prowadzimy resuscytację do momentu przyjazdu pogotowia i przejęcia przez nich tych czynności.